dzisiejszym fleszu. Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej. Święto Strażaków Weteranów. Jubileuszowy zjazd geodetów Pomorza i Kujaw. Zapraszamy na warsztaty fotograficzne. Szanowni Państwo, dwa lata temu, w 2016 roku, powiat tucholski otrzymał wyróżnienie organizowanego przez marszałka konkursu na wyróżniający samorząd przyjazny ekonomii społecznej. To wyróżnienie upoważniało nas do tego, że mogliśmy się starać o wyróżnienia wyższej kategorii. Właśnie dzisiaj w Toruniu odbywa się kolejne Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej organizowane pod patronatem pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Sałbeckiego, na którym takie wyróżnienia zostały nam przyznane. Gmina Gostycyn otrzymała w kategorii srebrnej wyróżnienie jako samorząd rozwijający ekonomię społeczną. Natomiast powiat tucholski otrzymał wyróżnienie w kategorii złotej, również samorządu rozwijającego pomoc społeczną. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom powiatu tucholskiego, którzy zaangażowani są w to, że ta ekonomia społeczna w tak dobry sposób jest postrzegana przez w naszym województwie, przez samorząd województwa i że jako jeden z nielicznych samorządów takie wyróżnienie otrzymaliśmy. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej, ale w szczególności wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na czele z panią kierownik Anią Toby, które to osoby najbardziej zaangażowane są w te działania na rzecz osób wykluczonych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Serdecznie Wam dziękuję. 8 września w Minikowie odbyło się coroczne spotkanie weteranów pożarnictwa powiatu tucholskiego. Za zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności podziękowania weteranom złożyli wiceprezes zarządu oddziału powiatowego OSP Piotr Stusik oraz starosta tucholski Michał Mróz. Wszyscy zebrani wzięli udział w mszy świętej, a wspólnie spędzony czas integrował środowisko. Wydarzenie współfinansowane było ze środków powiatu tucholskiego. Na przełomie sierpnia i września powiat tucholski gościł uczestników jubileuszowego 20. Regionalnego Zjazdu Geodetów Pomorza i Kujaw. Wśród gości był główny geodeta kraju, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego i geodeta województwa. Starosta tucholski Michał Mróz, jako gospodarz terenu i zarazem organ służby geodezyjnej szczebla powiatowego, życzył uczestnikom nie tylko owocnych obrad, ale też wypoczynku na łonie natury. Główny geodeta kraju, korzystając z okazji, zwiedził akwedukt w Fojutowie i zapoznał się z historią budowy Wielkiego Kanału Brdy. Muzeum Murów Tucholskich w Tucholi serdecznie zaprasza osoby zajmujące się fotografią na warsztaty fotografii otworkowej, które poprowadzi Ryszard Poprawski. Warsztaty odbędą się 21 września w piątek od godziny 16. Warsztaty poprzedzi otwarcie wystawy fotografii otworkowej Światłem zapisane Ryszarda Poprawskiego. Uroczystość muzycznie wzbogaci Sandra Łangowska i Kazimierz Żarski. Wernisaż odbędzie się 20 września, to jest czwartek, o godzinie 17 w budynku Muzeum przy ulicy Podgórnej 3 w Tucholi. Serdecznie zapraszamy!